warcie powstaje mural, na którym znajdą się portrety kilku znanych i zasłużonych nie tylko dla tego miasta wartczan. 30-metrowe dzieło na miejskim murze będzie gotowe pod koniec września. Komponowane w krajobraz nadwarciańskich Łęgów postacie to historia jednego z najważniejszych miast ziemi sieradzkiej. Jest takie powiedzenie, że miasto Warta to takie małe miasteczko, ale wielkich postaci. I właśnie tutaj, na tej stacji, na tej naszej ścianie miejskiej, chcemy pokazać te wielkie postacie, które kształtowały historię miasta Warty. A historia jest ogromna, bo to było przecież miasto królewskie. 1255 rok, prawa miejskie. Przypomnę, Kraków 1257. Koncepcję muralu wymyślił jego wykonawca, artysta, malarz ze Zduńskiej Woli. Wymyśliłem taki program Historia polskich miast. Wielkie obrazy malowane techniką muralową, myślnik smużenie historią. Ta praca jakby się wpisuje w ten projekt. To jest historia miasta Warty, wspaniałych, zwykłych ludzi. Od Witolda Łuniewskiego, twórcy szpitala psychiatrycznego w Warcie, poprzez pilota kapitana Stanisława Skarżyńskiego, zdobywcy Atlantyku, po genialnego rzeźbiarza Stanisława Szukalskiego, Stacha z Warty. Wspaniały artysta Stach z Warty, Stanisław Szukalski, który na mapie kulturowej jest tuzem, można powiedzieć. Dzisiaj byłby, nie miał chyba by równych sobie artystów. Jego umiejętności równe Michałowi Aniołowi, a wyobraźnia Salwadora Dali. Na malowidle są także bardzo lokalni, zasłużeni warszczanie, jak Jan Cwendrych, nauczyciel muzyki, twórca chóru Lutnia, Józef Jachowicz, aktor łódzkich teatrów, czy dr Eugenia Kaleniewicz. Jest oczywiście znana wszystkim warszczanom Eugenia Kaleniewicz, która nie urodziła się w Warcie, ale przyjechała. Tak, przyjechała tutaj, pracowała, jak wszyscy wiemy, w szpitalu, ale największe zasługi dla naszego społeczeństwa to oczywiście utworzenie muzeum przy oddziale PTTK-u. Powołała Towarzystwo Przyjaciół Miasta Warty. Będzie zatem co oglądać. Usytuowanie muralu przy ruchliwej ulicy, przy stacji benzynowej sprawia, że obraz będzie znany nie tylko w powiecie sieradzkim. A w przyszłym roku rozpocznie się malowanie kolejnego muralu, poświęconego tylko Stachowi z Warty, mentorowi Leonardo DiCaprio.